Odsłona bielskiej sceny kabaretowej odbyła się 10 grudnia. Gwiazdą 117 wieczoru bielskiej sceny kabaretowej tym razem był ulubieniec bielskiej publiczności Krzysztof Dałkrzewicz. Poeta, satyryk, bard, felietonista, osobowość telewizyjna. Po 2 latach nieobecności wrócił na bielską scenę kabaretową z nowym programem pod tytułem Nie dać się sprowokować. Też postanowiłem mieć trylogię. I trzeci tom będzie się nazywał Meneliki 3, czyli Wina Tuska i Logika Białoruska. Kilka przepięknych jest Menelików. Jechałem do Krakowa pociągiem, wychodzę z dworca, odpalił w moją stronę. Nie poznał, ale mówi tak, widzę, że pan jest elegancko ubranym mężczyzną, w związku z tym mniemam, że nie zrobię zbyt wielkiego uszczerbku dla pańskiego portfela, jeżeli poproszę o według mnie drobną dla pana kwotę 10 zł, która to kwota dla mnie jest, proszę pana, być może być albo nie być. Czyli schowany Szekspirem poleciał. No ale Kraków takie miasto, że to się może zdarzyć. A ja do niego mówię, a dlaczego 10 zł, a nie złotówka? On mówi, bo jeżeli otrzymam od pana kwotę 10 zł, to będę się za pana modlił. W pierwszej części wieczoru bielskie akcenty, niespodzianki mikołajkowo-świąteczno-noworoczne oraz zaskakujący goście specjalni między innymi Agnieszka Bąk, Olga Łasak oraz Łukasz Kaczmarczyk z kabaretu Młodych Panów. Nie jestem mściwa ani... Czuwać jak rodzice też dostają wypłatę adekwatną do swojego wieku, nie? Się pojawia problem. Jeśli chodzi o dzieci, ja mam w sobie dużo pytań, takich trudnych, bo na przykład jest mała Justynka, nie? I z tej Justynki wyrasta dorosła Justyna. Zobacz jesień, cichną dni, a ja czekam, byś zabrał, porwał... Urocza Marysia zaś przekazała najnowsze wiadomości z Piaskownicy. Piaskownicy pod Beatką. I zasypał sobie oczy piaskiem. Strasznie zaczął wrzeszczeć, ale nikt go nie rozumiał. Pani nam wytłumaczyła, że to jest po węgiersku.